Coś dużego jedzie. Czy nie biegł? Dobra, bo jak mu się tam przejdą do środka, to mnie zabiję. O, P34. Zobaczmy. Witam was wszystkich, to znowu ja, po 2 miesiącach przerwy od serii od Zera do Tigera, ale jestem znowu. Wcale to nie jest tak, że o niej zapomniałem, nie w ogóle, nie myślę o tym. To kłamstwo. A dobra, nieważne. Tym razem zamiast 3 mamy 2 maszyny, znaczy 4. Mamy Pumę, SDKF Z2342. Mamy Pancera 3J1, mamy Stukasa z trzema 500-kami i mamy Messerschmitta z 4 50-kami. Także dobry kas. No ale trzeba po kolei. Puma. Za każdym razem możesz nawet na top tierze to spotkać, bo to jest taka maszyna, że to może niekoniecznie Abramsa od przodu, chyba Abramsa da się przebić nawet tym czymś. Bym musiał sprawdzić. Jesteś super szybki, 90 km na godzinę to jest, na 2,7 to jest super. Nie możesz skręcać miejscu, no jesteś pojazdem kołowym, ale jest jakiś tam skręt. Masz granaty dymne jako taka zasłona. 4,7 sekund przeładowania i 106 penetracji. 106, a na PZG, że 40, czyli prawie gwoździu, masz 137, także jest dużo. Taka sama armata jak w Pumie, duża, ale ty tutaj masz więcej pancerza. 51 efektywnego, a jeszcze, a jednak usunęli. Nie ma już dodatkowego pancerza, no chyba że zainstalowałem bezużyteczną modyfikację. Coś mi tutaj nie gra. Chwila, moment, problemy techniczne. Nie, wybaczcie, mój błąd, pomyliła mi się wersja po prostu. Myślałem o tej wersji, bo ona ma dodatkowy fartuch na przodzie i myślałem po prostu o tej, ale mam tą. Podobne mają parametry, zresztą te też, bo ten ma po prostu więcej pancerza, ten ma dodatkowe fartuchy i jest jeszcze bardziej twardy. Także tak to wygląda. Sztukas jak sztukas, tutaj nie masz trąby jerychońskiej, także ułatwia ci to sprawę, chociaż niektórym to sprawia wiele bólu, że zaraz umrą. No ale dobra, polecam 3500, bo opcja ta nie wydaje się zbyt korzystna dla ciebie, tylko ta, bo te dwie najpierw spadają, na końcu ta i ty mi może spokojnie double killa. Ten karabin 7,92 mm strzela tak szybko i tak celnie, że niepotrzebna ci 12. To jest 20 prawie, że. I tutaj podobnie, masz 2 20 w skrzydłach i 2 7 przy silniku plus bombę. Świetny zakręt, zwrotność i połączenie przyspieszenia z uzbrojeniem. Także cięcie i zobaczymy się w bitwie. Tam panowie i moi towarzysze w Stalingradzie, gdzie ten pojazd nigdy nie walczył. Chyba Jotka też nie walczyła, nie wiem, bym musiał spojrzeć. Ale wydaje mi się, że nie. Ale tutaj to miejsce, Stalingrad, jest placą zabaw dla pojazdów kołowych. Ta droga prowadzi do punktu A, gdzie wszyscy praktycznie będą jechali. No dobra.
Jeszcze dodając mój czas przeładowania i prędkość maksymalną i umiejętność mojej kierowcy, powinienem się tam znaleźć bardzo szybko. Dlatego nie będę marnował waszego czasu i zrobię cięcie. Czynkiem kilometr na godzinę. O, i locust. You killed a child. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best. Dobra. A tam drugi. Obróć drugą stronę wiesz. I tu spuszczam Artę, bo już przyjeżdżają. Co to jest? Crusader. To wyjeżdża tak. A nie, on mnie nawet nie widział. Spoko, dobra. Ja tylko tak zrobię. A znowu mnie trafiłem. Dobra. Jakby bym mnie zabił, to bym się wkurzył. Dobra. Czyli zajęli punkt A. Tam jest drugi. Nic o zbiornik paliwa. Pewnie magacznicę czy jak? Dowódca działa nowy. O. Osu ze 122. Nie przebity czy jak? Dzielonowy, ładowniczy dowódca, wszyscy najważniejsi. Ciebie się pozbędę. Ja cię po prostu objadę, albo w dolną płytę przyceluję właśnie. No. No i jestem na punkcie A. Jadę sobie na górkę i będę ich ostrzeliwał stamtąd. To jest dobry kamuflaż na tą mapę. O, przyjechał. Gdybym miał hajki, to bym go załatwił. Bo chyba film zrobię potem o tym, jak nagram film o tym, co powinni zmienić gadziny. Jeszcze nie, nawet nie, jeszcze kończy scenariusz. Jak go skończę, to zacznę nagrywać i potem zrobię scenariusz na temat tego. Chociaż nie, poczekajcie. Dodam punkt o hajkach, że teraz każdy pojazd, który ma otwarty dach, wystarczy, że przycelujesz główną konstrukcję hajkiem, niezależnie od ilości penetracji. Po prostu zabijesz typa. Zawsze, jeżeli masz otwarty dach. Albo coś, co. Masz otwarty dach i masz coś, co imituje właśnie dach. Avenger na przykład. Puma z Makumby. Znaczy makumbańska. Dobra. Puma z Makumby. Makumbańska chciałem powiedzieć. Co to? Matilda. Myślałem, że nie przebije ja, no okej. Okay. Dobra, to ja na nim bebiadę. Smoke. Dobra. Nikt po mnie nie wróci? Kasem? Chyba nie. Dobra, jadę. Nasz sztuk już jedzie. A ja w takim śniegu niestety jadę ledwie 1/5 mojej maksymalnej prędkości. Tu coś podobno jest. A, rzeczywiście. Co to? A, Szwedzior.
No. Oj, 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 oj. Zaraz odnowię granatę dymne i ci pomogę. Jak nie załatwi Arthur, to się mocno wkurzę. Prawie, znaczy dawaj mi... Okej. Teraz uciekam. Dobra, naprawiam cię. Okej, jadę dalej. Dobra, wy nadal macie problem z czymś, co było tutaj, czy już sobie poradziliście? Nie, poradziliście sobie, okej. Że też Gaijin nie załatał, że też Gaijin nie załatał wszystkich tych dziur. Sav ze 105. Oż, szczuła. No, spam protection to też dramat. Wyjedziesz ledwie ze spawna i już nie masz spam protection. No już wszystko. A no, co pojechali. Ale i tak już wygraliśmy. Czekaj, sąsiad tam czymś. Nie przebiłem od tyłu. Nie przebiłem od tyłu. No dobrze, witam na mapie opuszczona fabryka. Na jeden punkt. No. Pancer wzięty i zobaczymy, jak z nim pójdzie, bo nie chciałem brać pumy, bo już pumą dobrze zagrałem. Dobra. Kurwa, wyjeżdża już tutaj jeden. Wiecie co? Cofnę się tak, że on tutaj przyjedzie po prostu. Dostanie schizy, bo nie będzie wiedział, gdzie jestem. A już się na mnie nie patrzy, no to... To jadę. Coś dużego jedzie. Czy nie biegł? Dobra, bo jak mu się tam przejdą do środka, to mnie zabiję. O, P34. Załatwiony. Dobra, dwóch załatwionych. Puma. Znaczy puma. Puma kumbańska. A ja się stąd wycofam. Dobra. O, Crusader the Saint. Dobra. Pozdrów ode mnie papieża. Samoloty, o kurwa. Dużo tego. To jest, to mnie intryguje, co to może być? To może być nawet SMK. O, T34. O, myślałem, że dla mnie już.
T-34. Ten wsteczny jest świetny, jak na taki BR. Minus 10 na pojeździe gąsienicowym. To jest mega szybko, a to nawet nie jest czołg lekki. Ja to tam rampage robię. Zaraz pokażę wam over pressure. Proszę bardzo. Tadam. To jest over pressure. Strzeliłem mu w środek. Mogłem w ogóle strzelić w kabinę i by umarli wszyscy z tyłu. O, jest czołg ciężki. Jest wersja L, z którą się pomyliłem. Zobaczcie, ona ma grubszy pancerz na przodzie wieży. O, była jedna kasynka. Nie, mnie tam nie ma. Jestem tutaj. Zamek. Jarzmo, znaczy jarzmo, pierścień bierze. Dolna płyta. A, dobry sidescrap. No to ja się ugaszę. Tak się nie robi sidescrapa. Bardziej na bok. A, zapomniałem, że w momencie, gdy strzelisz już tam, już nie ma tego weak spota. Znaczy jest. Ja tu nic nie widzę przez te krzaki. Dostał w tył, nic mu nie zrobiłem. O, z tyłu jednak to się... Tu jest. O, załatwił mnie, a to była 12? Nie, A36, a to był gaz. Okej, no to wezmę Messerschmitta, bo... Kas! No. Ja mógłbym jeszcze chwilę pożyć i jakbym był na wyższym BR-ze, to bym dostał atomówkę. No. Ten Messerschmitt jest wyżej niż Messerschmitt, którego ja posiadam. A tamten ma lepsze przyspieszenie. Pora na revenge kill. No dobra. Ten gazik gdzie siedział? Tu jest, okej. Tu? Nie on. Gaz, to nawet nie jest on. Skądż to? A, stąd. O, no. No.
Pozwól tylko, że zrobię tak. No, jesteś kompletnie zmachany. No. Ale ci uszczędzę życie. Co pewnie będzie błędem. No ale dobra, ja muszę kogoś załatwić. Dobra. I zginął i nie dał nam punktów. Dziwne. Dobra. Nurkowanie. Zastanawiam się, gdzie ten gaz pojechał. Tu jest? O Jezus, nie, o Boże, 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 o Boziu. O Boże, Boże, Boże. Jest walentynka. Nic mi nie zrobiłem. Okej, okay, nieważne, leciałem tak nisko, że nawet nie byłem w zasięgu ich strzału, no ale no... Bywa. No, ale i tak to wygraliśmy, także i tak mam to gdzieś. Jestem włoski, no. Włoski. Uwielbiam balans tej gry. Flak Panzer 1 ma więcej pewnie niż Flak 3-4-1. Jaki. Świetnie. I dostałem kamuflaż dla PZ-a. No. Tak się prezentuje niemieckie 2.7. Jest fajnie, bo tutaj jest najlepszy fan. Chyba lepszy fan jest na 3.0, jak masz tego. Zobaczcie, znaczy czekaj, pancerz 20 efektywnego. Oj, wybaczcie. Wyłączę. A nie, poczekaj. 20 efektywnego. Tutaj jest 50 mm. I to z przodu może dać tak z 70 mm pancerza efektywnego. Tutaj też 20. 50, także też 70. A jak się ustawisz lekko bokiem, to zaraz pokażę wam, jak to wygląda. Ustawisz się lekko tak, masz ponad 150. Oprócz tego boku. Tutaj jak strzelisz, tu zawsze przybijesz. No, zawsze będzie powyżej 150. Także to jest dobra maszyna. Wracając do kolejnego, to mamy tak, Dicker Maxa. Haha, śmiesznie, bo ha, Dietz, no, tak, po niemiecku to większy, ale okej. Okay. Albo to, albo to. Ten pojazd się nadaje na dodatkowo, na osobny odcinek, bo ciekawa rzecz, nie wiem czemu ciągle klikam, ja zatestowałem, no. No to jest ciekawy pojazd do omówienia. Wielki pojazd, który ładuje 3,5 sekundy. 6,5 sekundy. A ile ty masz peny? 153 peny. Ma jeszcze nawet dalmierz. Także jeszcze dalej mierzysz niż normalny pojazd. A potem przeskoczymy w ogóle do 5.7, bo nie będę omawiał 5.3 osobno niż 5.7. Ten się różni tym od tego, że pancerz teoretycznie jest u niego grubszy, a w praktyce nie jest. Bo tutaj jest pancerz grubszy, jest lepiej, lepszy materiał. Także pomyślę jeszcze chwilę, możecie w komentarzu napisać, czy robimy 3.0 jeszcze, gdzie będzie kaczka. Czy robimy po prostu 4.0 z Dicker Maxem, PZ-em i będzie jeszcze ten Messerschmitt, jak go wbije, dzisiaj to zrobię. Czy robimy, czy jak, bo nie wiem. Także podsumowując. SDK EBZ, chyba każdy go zna. Najbardziej denerwujący czołg ze wszystkich. Pancerz tutaj nie ma znaczenia, jeżeli jesteś tak szybki. Ty
Masz tyle pancerzy, że nawet od tyłu nie potrafi cię zabić ten Dalmir, także no. Pancerz, prędkość do tyłu, do przodu świetna. Działo też, takie samo jak w Pumie. Ty, świetny bombowiec na 2.7, 2.3, super bombowiec. Te 3500 robią swoje, nie polecam tonówki. Nie trafiłem bombami, dlatego był taki efekt, ale wierzcie mi, jak weźmiecie to na zwykłe powietrze, to będzie fajne uczucie. Dym się lata lekko, leciutko, czuje się jakbyś ty był królem przestworzy. I dlatego tak lubię tę maszynę. Także tak to wygląda z mojej perspektywy. No, a ja tutaj idę montować i jeszcze robić parę rzeczy innych, bo chyba sobie przerwę niedługo zrobię. Dobra, tak czy inaczej montuję, robię miniaturę. No i się widzimy w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam i cześć.